Pan Marszałku, bardzo przyjemnie, że e, mamy możliwość do wywiadu. I moje pierwsze pytanie takie, czy jak można scharakteryzować stosunki pomiędzy Polską i Białorusią na współczesnym etapie? Witam serdecznie. E, oczywiście stosunki polsko-białoruskie myślę, że rozwijają się i w tej chwili następuje normalizacja tych stosunków. Ostatnio. Był nasz minister spraw zagranicznych Waszczykowski w Mińsku. Po tej wizycie zostało podpisanych szereg umów o współpracy. Byli ministrowie chociażby transportu. Tutaj ważne są sprawy związane z infrastrukturą. Była wizyta też naszego wicepremiera Morawieckiego razem z grupą biznesmenów. Było forum gospodarcze, także. Liczymy, że ta współpraca gospodarcza będzie się rozwijała i dla nas, dla regionu naszego, województwa podlaskiego, też jest ważne, no bo jesteście naszym sąsiadem i chociażby uruchomienie bezwizowego ruchu na kanale augustowskim i Grodna. Myślę, że to jest właśnie dobry, dobry początek, właściwie kontynuacja, ale w tej chwili taki impuls. To pan naprawdę liczy, że udało się e, tak ożywić dotąd zamrożone takie relacje z Białorusią? Tak, tak. Ja z punktu widzenia e, naszego województwa, regionu widzimy, że, że te relacje e, się pogłębiają i, e, i ożywienie myślę, że nastąpi w wielu obszarach. W wielu obszarach, no, oczywiście zależy nam najbardziej na gospodarce. No tak i wtedy pytanie takie, jakie... Obrót handlowy pomiędzy województwem podlaskim a Białorusią i może Grodzieńskim regionem. Oczywiście Polska dla Białorusi jest ważnym partnerem handlowym. Wiem, że zajmujemy piąte miejsce, jeżeli chodzi o Pol Polskę w wymianie handlowej. Oczywiście tutaj ze strony. Polskiej, naszego regionu, my sprzedajemy na grodzińszczyznę, przede wszystkim wyroby, produkty mineralne, przemysłu elektromaszynowego, elektrycznego, produkty rolnicze przede wszystkim, owoce, warzywa i ta wymiana, ona była może nawet większa w poprzednich latach, teraz ostatnio. W wyniku, myślę, też tych sankcji, które w wyniku rosyjskich zostały nałożone, ona trochę została przyhamowana, ale, ale ta wymiana jest. Tutaj oczywiście ze strony białoruskiej, tak jak powiedziałem, natomiast. Tą, tą współpracę handlową myślę, że warto teraz dalej rozwijać, bo nasze województwo ma szeroką ofertę chociażby maszyn rolniczych do sprzedania w zakresie rolnictwa, technologii, nowych technologii. Myślę, że tutaj to jest duże pole, pole do współpracy. A co mogłoby zainteresować w obwodzie tak grodzieńskim? No myślę, że my... Kupujemy przede wszystkim z tego, co się orientuje, produkty przemysłu chemicznego, nawozy i azotowe przede wszystkim, też maszyny, wyroby hutnicze. No i myślę, że tutaj też liczymy na rozwój też tych usług turystycznych, myślę, że nasze ta oferta turystyczna, która, którą w tej chwili no też wspólnie myślę będziemy tutaj starali się uatrakcyjnić, też pozwoli na, na też zarobienie też dla, dla mieszkańców czy firm, firm Zgrodna ale dla zwiększenia potoku towarowego e, potrzebna jest infrastruktura graniczna. Odpowiednia. Jak pan widzi, e, na ten czas, co tutaj trzeba zrobić, żeby było najłatwiej to, e, handlować? Tak, no granica jest takim jednak miejscem, gdzie ta, ten czas wymiany, przejścia granicznego no, jest dosyć długi, bo są kontrole wszelkie i cała procedura. Dlatego tutaj y, trzeba byłoby poprawiać infrastrukturę granic. Y, są, są rozmowy w tym kierunku. Myślę, że. Ta też ostatnio Komisja Wspólna Polsko-Białoruska Współpracy Transgranicznej mocno kładliśmy nacisk, byłem obecny właśnie też w Mińsku na tej komisji, żeby infrastrukturę graniczną na granicach, przejścia graniczne rozbudowywać. Chodzi też o dojazdy, czyli drogę, same przejście, ale też i należy uaktualnić stan prawny granic, bo też przepisy w niektórych obszarach są jeszcze stare i trzeba byłoby je dostosować. Także tutaj musimy wspólnie zresztą z gubernatorem Krawcowym na ten temat też rozmawialiśmy. Nasze, nasz rząd mobilizować, żeby te przejścia na tyle zmodernizować i dojazd do nich, żeby ten czas oczekiwania był jak najkrótszy. Kiedy będzie dojazd, to można będzie i najłatwiej współpracować z tak? i z Podlasia, i z Grodzę. I jakie teraz możemy ma przykłady takiej współpracy i jakie największe trudności w prowadzeniu biznesu na Białorusi? E, jeżeli chodzi o współpracę bezpośrednio e, biznes, biznesu polsko-białoruskiego, czy, czy tutaj naszego Podlaskiego i Grodzinszczyzny, Myślę, że tutaj kontakty mamy już od wielu lat dosyć dobre, ale myślę, że w tej chwili intensywnie izby przemysłowo-handlowe nasze współpracują w tym zakresie. Są spotkania, nawet wiem, że 8 grudnia w Grodnie będzie też spotkanie na ten temat, jak, jak tą współpracę gospodarczą zacieśnić. i Yy, tutaj yy, Pan pytał o yy, przykłady. Przykłady, tak. Yy, no myślę, że tutaj w ramach yy, szczególnie współpracy yy, bezpośrednio samorządów yy, jest dużo do pokazania, bo yy, no, chociażby przykład yy, tutaj współpracy, yy, który spowodował też myślę docelowo właśnie otwarcie kanału Augustowskiego, samorządu gminy Płaska, Augustowa i tu samorządu też rejonu Grodzińskiego. Przygotowanie infrastruktury też i drogowej, ale też chociażby też przykłady związane z atrakcyjnieniem też turystycznych możliwości, jeżeli chodzi o Park Biebrzański, tu współpraca też z powiatem monieckim. To myślę, że instytucji, wielu instytucji, chociażby szpitali czy instytucji kultury. Natomiast myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o biznes, to bezpośrednio to, to jest przed nami. Bierzemy udział w targach też w Grodnie. Organizujemy też konkres gospodarczy w Białymstoku i inne inicjatywy tego typu i myślę, że tutaj ta współpraca bezpośrednio w biznesie będzie, myślę, teraz coraz bardziej się rozwijać. Jeszcze jest taka współpraca w ramach programów europejskich, tak? I na ile zainteresowane polskie firmy brać udział w takich projektach? No, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o programy europejskie, te programy transgraniczne Polska, Białoruś, Ukraina, one dotyczą samorządów, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. Natomiast bezpośrednio dofinansowania tutaj, jeśli chodzi o biznes, takich możliwości nie ma. Natomiast jest bardzo duże zainteresowanie programami transgranicznymi my ze swojej strony robiliśmy wiele spotkań i, i nasze lokalne samorządy rozmawiały y, chociażby też z lokalnymi samorządami też obwodu grodzińskiego czy w temacie współpracy kulturalnej czy szpitali konkretnie y, czy inwestycji drogowych y, także y, ten obszar y, jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie i, i myślę, że wiele projektów będziemy realizować już w tej chwili. Program e, został uruchomiony, pierwszy nabór e, wniosków e, jest, wnioski są przyjmowane i, i w tym zakresie naprawdę e, myślę, że wiele, wiele projektów będziemy wspólnie realizować. W Polsce jest takie mniejszości narodowej i etniczne, jakie mieszkają w tym... I na Podlasie. I ile Białorusinów mieszka w województwie podlaskim i e, jakie one mają możliwości nauczania języka narodowego swojego? E, oczywiście w województwie podlaskim mniejszość białoruska naj, liczebnie jest największa. Tak e, liczymy, że około 30 tysięcy tych takich, e, 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 którzy deklarują, natomiast, natomiast e, jest e, wyznania prawosławnego e, to około 300 tysięcy w województwie podlaskim. E, ale oprócz e, my takim jesteśmy tyglem wielokulturowym, bo mamy i, i tą mniejszość ukraińską i i litewską, tam na północy, tatarską, żydowską, i staramy się rosyjską, staramy się wspomagać wszelkie inicjatywy kulturalne. Tutaj szereg spraw związanych właśnie z rozwojem takich inicjatyw kulturalnych, chociażby konkursy, ale też wszelkie festiwale, festiwale na przykład muzyki cerkiewnej w Hajnówce i w Białymstoku, to taki przykład. Natomiast myślę, że ważną rzeczą jest to, że mamy szkoły i to od poziomu najmniejszego, a więc przedszkole podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, gdzie Językiem takim nowykładowym jest język białoruski. I takie szkoły i przedszkola są w Białymstoku, w Bielsku-Podlaskim i w Hajnówce. Także mniejszość białoruska ma możliwość uczyć się swoim języku. Rozwijać swoją kulturę, tradycję, kultywować. Jest to dla nas też ważne, żeby to utrzymywać, i, i, i jako samorząd my to wspieramy. To tylko w Białymstoku, czy może jest jakieś miejscowości, gdzie Białorusów tam tyle. W Białymstoku, i tak jak powiedziałem, w Hajnówce, na Powiecie Hajnowskim, gdzie, gdzie jest ta mniejszość, naj, najwięcej mieszka. W mniejszości białoruskiej, ale też w Bielsku Podlaskim, bądź też w Siemiatyczach, też różne są inicjatywy kulturalne, bądź też tego rodzaju wprowadzone. Także szereg, szereg w tym zakresie inicjatyw staramy się wspierać w konkursach, z, z budżetu też województwa, żeby y, tą, tą wartość, tą wielokulturowość y, naszą, bo tym się nasze województwo też szczyci, y, pielęgnować i utrzymywać. Pan Marszałek, od października cudzoziemcy mają możliwość y, odwiedzić y, nasz kanał augustowski bez wizy. I mam takie pytanie. Co potrzebne może zrobić Grodnianom, żeby białoruska część kanalu była no, również taka atrakcyjne jak polska, bo my znamy, że Augustów to jest taki centrum turystyczny i bardzo znany wśród Białorusów. Tak, no oczywiście mamy już pewne osiągnięcia, bo rzeczywiście Augustów jest takim centrum turystycznym naszego województwa. Natomiast ja myślę, że i my po naszej stronie kanału też musimy wiele rzeczy zrobić. Tak samo jak i po stronie. Znaczy, mam na myśli sam kanał. Sam kanał, bo jeżeli chodzi o bazę turystyczną, faktycznie ta baza jest. Jest Augustów, są, jest wiele miejsc wzdłuż kanału po stronie polskiej, gdzie turysta może skorzystać z noclegu, z wyżywienia. Są sklepy. Tego brakuje myślę po stronie białoruskiej, grodzieńskiej. Także myślę, że tutaj trzeba byłoby stworzyć więcej takich miejsc atrakcyjnych dla turystów, gdzie mogliby turyści odpocząć, dobrze, dobrze zjeść. Oczywiście potrzebna też promocja kanału. Po jednej, po drugiej stronie, bo, bo myślę, że ten ruch bezwizowy przede wszystkim powinien przyciągnąć turystów z, z całej Unii Europejskiej, z zagranicy, aczkolwiek też liczę na to, że mieszkańcy miejscowi naszego też będą korzystać z tej możliwości. Dlatego i wzdłuż kanału, ale w samym Grodnie no ta oferta, Turystyczna. Trzeba stworzyć taki produkt dosyć, myślę, konkretny, ale turystyczny. No ale oczywiście zadbać o, o poziom, poziom tych usług turystycznych, ponieważ jak przyjadą turyści no z daleka, z Unii Europejskiej, no, mają też odpowiednie wymagania, i jeżeli ich dobrze przyjmiemy, to później przyjadą następni. Taka jest. No, jeżeli porównać, tam, ile turystów przyjeżdża do polskiej części Augustowskiego Kanału na rok? Ile tam milion? Dwa. No myślę, że może w granicach myślę, że do, do naszego województwa na pewno ponad milion przyjeżdża na kanał Gustowski nie wiem dokładnie, ale, ale to są dosyć duże, duże zainteresowanie jest i myślę, że ci turyści, którzy przyjeżdżają do, do nas, mogliby właśnie odwiedzić grodno. Proszę pana, jak, w jakim etapie jest współpraca z kierownictwem bodo grodzińskiego i jakie problemy muszę, muszę stronę polską z białoruską rozwiązać w pierwszej kolejności? Tak, ja myślę, że ostatnie lata współpracy y, zacieśniły nasze relacje, poznaliśmy się także. Myślę, że nastąpił wzrost zaufania wzajemnego i, i tutaj myślę, że jest wiele już uzgodnień, żeśmy poczynili, ale myślę, że tutaj trzeba kontynuować sprawę związaną z ruchem granicznym, szczególnie chodzi o Kanał Augustowski. Powołaliśmy zespół właśnie do roboczy do jakby promocji, ale też jeszcze bardziej aktywnego włączenia w wielu obszarach, czy, czy biznesu, usług turystycznych, jeżeli chodzi o Kanał Augustowski. To jest, to jest, to jest ważna, ważna, myślę, sprawa. Poza tym rozmawialiśmy i to trzeba też dążyć do scalenia ścieżek rowerowych. Mamy ścieżkę rowerową Green Velo Województwa z, ze ścieżką EuroVelo, która Biegnie przez także także to jest też istotna kwestia. No, oczywiście, dalej to, co na początku mówiłem, będziemy pracować na polepszeniu infrastruktury i przepustowości przejść granicznych. Też będziemy się starać o uruchomienie nowych przejść. Byliśmy razem z gubernatorem Krawcowym na przejściu. Granicznym lipszczany sofijowo które kiedyś ono funkcjonowało, no w tej chwili dobrze by było ją reaktywować, bo dla małego ruchu granicznego byłoby to istotne, bo to by była najkrótsza też droga z Augustowa do Grodna. Także to dla ruchu turystycznego bardzo, bardzo istotna sprawa. No oczywiście dla nas z jednej i z drugiej strony, myślę, takim dużym utrudnieniem, jednak jest granica i czas oczekiwania na granicy. Także myślę, że tutaj szczególnie przy tych kontaktach takich między organizacjami, gdzie musimy wiele rzeczy uzgodnić, spotkać się, dobrze byłoby wypracować jakiś model takiej, żeby tą granicę. Przekroczyć y, sprawnie, y, y, ponieważ y, ten czas y, oczekiwania czasami jest długi. Dlatego to też jest temat ważny, myślę, dla nas, żeby, żeby tej współpracy, y, tę y, kwestię starać się rozwiązać. Także, także myślę, że. Będziemy też starać się w sferze gospodarczej te, te kontakty zacieśniać. Myślę, że być może wspólne konferencje na temat, czy, czy, czy kongres gospodarczy w Białymstoku, który odbywamy, możemy też planujemy też tutaj jakieś wspólne inicjatywy w tym zakresie robić, żeby, żeby od strony też biznesu ta, ta współpraca była jeszcze szersza. Jednym słowem, dla współpracy jest dużo tematów teraz i obwód grodzienski i województwo podlaskie, tak? Tak, myślę, że teraz jest, przyszedł, przyszedł taki czas, że musimy, musimy tę współpracę na wielu obszarach, tak powiedziałem, starać się tu już bezpośrednio rozwijać, bo no, jesteśmy sąsiadami i sąsiedzi powinni współpracować. Jak Panu podoba się Grodno? Pan chyba był tutaj nie pierwszy raz w naszym mieście tak, Grodna. Grodno to jest piękne miasto, jest z, z, z dużą piękną historią, i myślę, że jest to dla Polaków, ale też i dla turystów ważne miejsce, żeby odwiedzić Grodno. I historia Grodzieńszczyzny, nie tylko Grodna, ale też okolic jest bardzo ciekawa. Dlatego Dlatego myślę, że będziemy, będziemy starać się, żebyśmy tutaj te wizyty w Grodnie były częstsze, to oczywiście też w ramach współpracy, ale tak jak rozmawialiśmy też, jeżeli chodzi o turystów bądź współpracę gospodarczą, dalej to rozwijać. Dziękuję panu marszałku i dziękuję za taki przyjemny wywiad i myślę, że będziemy współpracować jeszcze największe. Ja dziękuję bardzo również, że miałem okazję powiedzieć kilka słów dla mediów tutaj z Grodna, a jednocześnie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Owodu Grodzieńskiego. Dziękuję.